Szanowni Państwo, witam na webinarze poświęconemu oprogramowaniu NX Additive Manufacturing we współpracy z drukarką 3D Hewlett-Packard Multijet Fusion. Dzisiejszy webinar będzie nagrywany oraz później upubliczniony. Wszelkie pytania proszę zadawać na końcu, tam zarezerwowaliśmy na to czas. Webinar jest realizowany we współpracy z firmą Silentios. Ja nazywam się Jakub Kręcisz, jestem inżynierem systemów CAD w firmie GM System. Moim gościem dzisiaj jest tutaj ze mną doktor inżynier Michał Zubel z firmy Silentios. Michał w kilku zdaniach opowie nam o tym, czym zajmuje się zawodowo. Proszę bardzo. Dzięki Kuba, dziękuję za wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że się widzimy. Tak jak Kuba powiedział, chciałbym powiedzieć parę słów o naszej firmie. Powstała ona dlatego, że wokół nas jest za głośno. Naszą misją jest przywrócenie ciszy w codziennym życiu poprzez użycie nowatorskiej technologii akustycznej. Ponieważ istniejące rozwiązania nie pozwalają na obniżenie poziomu niechcianego dźwięku, tak aby był on komfortowy dla ludzkiego ucha, Silentios postanowiliśmy działać i rozwinęliśmy innowacyjną technologię, która umożliwia tworzenie produktów o zupełnie wyjątkowych parametrach akustycznych. A więc czym jest Silentios? Pozwolą Państwo, że pokażę krótki film. Na ekranie widzimy głośnik emitujący dźwięk oraz miernik hałasu. Nie wiem, czy będą Państwo słyszeć dźwięk, ale odczytamy wartości z miernika. Oto co stanie się, gdy przykryjemy głośnik zwykłym plastikowym pudełkiem. Poziom dźwięku wzrasta o 3 dB. A oto co stanie się, gdy przykryjemy go pudełkiem ze strukturą Silentios. Spadek o ponad 11 dB. Silentios to nie jest materiał pochłaniający dźwięk. Jest to specjalnie zaprojektowana periodyczna struktura, która umożliwia kontrolę sposobu, w jaki dźwięk rozchodzi się w materiale. Umożliwia ono osiągnięcie tłumienia dźwięku i wibracji nawet o 40 dB w wybranym paśmie częstotliwości. To tak jakby przejść od krzyku do szeptu. Nasze rozwiązanie wyróżnia szereg przewag konkurencyjnych. W porównaniu do standardowych technologii struktura Silentios jest lekka i cienka. Działa efektywnie na niskich częstotliwościach, nie jest izolatorem ciepła i nie blokuje przepływu powietrza. No i ponieważ nasza technologia opiera się na strukturze geometrycznej, a nie na materiale, struktury Silentios można wytworzyć z bardzo wielu różnych tworzyw i surowców, w tym pochodzących z recyklingu. Mogą być one przezroczyste, niepalne, stalowe czy nawet drewniane. Dzięki tym wszystkim zaletom otwierają się przed naszym produktem zupełnie nowe możliwości i zastosowań, nawet tam, gdzie nie sprawdzają się klasyczne rozwiązania akustyczne. Nasza oferta jest bardzo prosta. Są nią panele akustyczne oraz skustomizowane rozwiązania dla różnych branż przemysłu, np. przemysłu budowlanego, maszynowego, sprzętów gospodarstwa domowego, ale nie tylko. Pozwalają to na rozwiązanie problemu nadmiernej emisji hałasu, która negatywnie wpływa nie tylko na samopoczucie ludzi, ale również na ich zdrowie. Nasza technologia pomaga fabrykom i innym głośnym miejscom spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy emisji dźwięku. Jesteśmy to w stanie zapewnić za niższą cenę niż koszt klasycznych rozwiązań akustycznych. Jednocześnie gwarantujemy wyższą efektywność. Jeżeli Państwa firma ma problem z nadmiernym hałasem, możemy pomóc. Zapraszamy do kontaktu. Z firmą GM System współpracujemy już od dłuższego czasu. Wdrożyła ona dla nas systemy do modelowania NXCAD oraz symulacji numerycznych SimCenter. Opublikowaliśmy również artykuł na blogu GM System. Porównujemy w nim wyniki pomiarów i symulacji drgań, które wykorzystujemy na co dzień w naszej pracy. Pokazujemy, jak wysoką zbieżność między nimi jesteśmy w stanie osiągnąć. Druk 3D w naszej firmie wykorzystujemy zarówno do prototypowania struktur do tłumienia dźwięku, jak i do produkcji niskoseryjnej. Druk 3D doskonale sprawdza się nie tylko u nas, ale również w innych branżach, na przykład branży automotive. Szczegóły pokażę Państwu w drugiej części spotkania. No a teraz już oddaję głos Kubie z powrotem. Jeżeli chodzi jeszcze o firmę GM System, to w kilku słowach. W tym roku będziemy obchodzili 20-lecie naszej działalności. Działamy w całej Polsce. W całej Polsce mamy 1200 już ponad klientów. Są to zarówno firmy jednoosobowe, ale też duże korporacje, których loga z pewnością zaprezentowane tutaj są Państwu znane.
Zakres, wachlarz usług i produktów firmy GM System jest ściśle powiązany z cyklem życia produktu. Od szczegółowych, od bardziej pierwotnych, takich pierwszych etapów, czyli konceptu, przez uszczegółowienie, dokumentację, różnego rodzaju symulacje, prototypowanie, aż po wytworzenie narzędzi potrzebnych do uzyskania tego modelu i do produkcji właściwej. Tym się zajmujemy. Wdrażamy, dostarczamy oprogramowanie, szkolimy, robimy postprocesory do maszyn CNC. I produktem, który w sposób najbardziej spójny scala pokazane tutaj etapy, jest oprogramowanie Siemens NX. Dzisiejsza agenda będzie dotyczyła modelowania osłony głośnika centralnego. Na końcu zobaczą Państwo jego wydruk. Drugim etapem będzie teksturowanie 3D, a potem oddam głos Michałowi, który opisze proces druku z wykorzystaniem technologii Multijet Fusion. Punkt pierwszy, czyli modelowanie osłony głośnika centralnego. Rozpoczynamy. Rozpoczynamy modelowanie od utworzenia profilu bocznego, który będzie nam kształtował kształt naszej osłony. Tutaj widzą Państwo nowy solwer, nowy szkicownik w NX-ie 1953, więc będzie się troszeczkę różnił od tego, którego znali Państwo dotychczas. Tworzymy nasz profil boczny, dodajemy różnego rodzaju wymiary, uszczegóławiamy go za pomocą zaokrąglenia, dodajemy potrzebne więzy, tak żeby w pełni związać szkic. W kolejnym kroku utworzony zostanie widok z góry, można powiedzieć widok z góry, czyli profil górny. Wykorzystam do tego celu prostokąt, który już po chwili przestanie być prostokątem, ponieważ dodam kilka sprzecznych ze sobą wymiarów, ale nie gra to żadnej roli. Mogę przejść do kolejnych etapów, tworzyć symetrię, dodawać różnego rodzaju więzy geometryczne po to, żeby jak najbardziej oddać kształt gotowej osłony głośnika. Plus jeszcze kilka zaokrągleń, które będą nam w pełni definiowały nasz kształt. Wychodzimy ze szkicownika. Pierwszy szkic posłuży do utworzenia obiektu powierzchniowego. Drugi szkic natomiast będzie służył do tego, żeby wyciąć w nim odpowiedni kształt, rzutując go na oś Z w tym przypadku. I tak uzyskany obiekt powierzchniowy będzie nam tworzył już zarys kształtu tej osłony. Na obiekcie powierzchniowym utworzę dodatkowo dwa okręgi, które będą służyły jako granica podziału ścianek. Ta granica podziału ścianek będzie o tyle istotna, że będzie nam zamykała pewne szyki otworów w tej osłonie. Tutaj jeszcze kilka potrzebnych wymiarów. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie w tym nowym Unixie, w nowym solwerze wystarczy dwa razy kliknąć na dwa odpowiednie punkty, już tam się przypina wymiar. Dodamy jeszcze kilka zaokrągleń, usuniemy niepotrzebne elementy i mamy gotowy element. Mamy gotowy szkic, który posłuży nam, tak jak powiedziałem, do podziału ścianki. Czyli nasz obiekt powierzchniowy zostaje podzielony tym, podzielone, w zasadzie zostają wyodrębnione na nim ścianki, które będą służyły do zrobienia szyku. Dodamy jeszcze pogrubienie, zewnętrzną krawędź tego elementu. Zaokrąglimy na 2 mm i przechodzimy do tworzenia otworów. Otwory będą utworzone w punktach środkowych tych wydzielonych ścianek. To będą dwa otwory o średnicy 1,5 mm. Zorientuję sobie jeszcze ten widok z góry i zmienimy kolor, żeby to lepiej troszeczkę wyglądało, żeby Państwo mieli lepszy odbiór tego elementu. Przystępujemy do stworzenia pierwszego szyku, więc wybieram sobie szyk cechy, to będzie szyk kołowy. Wybieram cechę, którą będzie oczywiście otwór. Określam wektor i określam punkt środkowy całego szyku. On będzie spójny z punktem środkowym tego otworu źródłowego. Będziemy mieli tutaj 14 otworów na 360 stopniach, ale dodatkowo zrobimy sobie szyk promienisty, czyli na zewnątrz wyjdziemy również z takim rozproszeniem kątowym i zależy nam również na tym, żeby osie otworów były prostopadłe do ścianki w każdym miejscu. Dlatego nakażemy podążać tym ścianką w każdym miejscu, tym osią. I tutaj zależy mi też na tym, żeby każdy z poszczególnych
okręgów, na których występują poszczególne wystąpienia, zwiększał swoją średnicę, więc mamy przyrost średnicy z każdym wystąpieniem. Dodatkowo jeszcze ograniczymy sobie występowanie tych punktów szyku do właśnie granicy tej ścianki wydzielonej, a także wytniemy, zablokujemy kilka wystąpień w pierwszym okręgu, ponieważ jest tam po prostu fizycznie za ciasno, żeby tyle otworów wystąpiło. Wszystko jest tutaj ok, ustawiamy single, czyli szybką metodę tworzenia szyków, będzie ona tutaj wystarczająca. No i mamy pierwszy etap za sobą. Teraz weźmiemy sobie drugi otwór, również 1,5 mm średnicy. Wektor i punkt środkowy będzie tożsamy, będziemy mieli tutaj 22 wystąpienia na 360 stopniach i również zwiększymy sobie średnicę o 0,1 mm z każdym kolejnym okręgiem, wychodząc promieniście. Tutaj również wyłączymy sobie wystąpienia, które będą nam się przenikały z tym pierwszym szykiem. One są tutaj niepotrzebne. Również w pierwszym okręgu, najbliższym centrum, wyłączymy sobie te wystąpienia tak, żeby co trzeci z nich pozostał. Z kolei w drugim okręgu wyłączymy sobie co drugi, tak żeby troszeczkę zrobić tutaj miejsca, żeby te otwory na siebie nie nachodziły. Zablokujemy sobie te wystąpienia. I potwierdzamy, tutaj będzie troszeczkę dłużej się liczyło, otworów jest więcej. I mamy gotowy ten element. W kolejnym etapie przejdziemy do stworzenia jeszcze jednego otworu. Tutaj już będziemy mieli otwór o średnicy 0,8 mm. Dodamy go poza tymi wydzielonymi ściankami. Jeszcze tylko potrzebny wymiar, odniesiemy się do szkicu, który tworzyliśmy wcześniej, tak żeby była to odległość 2,5 mm. I pierwszy otwór zostaje wstawiony, oczywiście jest to na pełną głębokość modelu. Dodajemy sobie szyk liniowy tym razem. W kierunku Y będziemy tutaj mieli 5 wystąpień ze skokiem co 4 mm. I również wprowadzimy sobie tutaj modyfikację, jeżeli chodzi o przyrost średnicy. Tutaj z kolei średnica będzie się zwiększała o 0,5 mm z każdym kolejnym wystąpieniem. I tą cechę również mamy gotową. Pozostaje utworzyć jeszcze jeden szyk. Ten szyk będzie szykiem wzdłuż krawędzi wydzielonej ścianki. Czyli wybieram sobie układ wzdłużny, wskazuję odpowiednie krawędzie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj przebiega to również przez taką swobodną geometrię, to znaczy ta geometria jest pod kątem, to nie jest szyk liniowy. Dlatego wybieramy sobie ścianki referencyjne po to, żeby on podążał za wektorem normalnym do tej ścianki. Na dole będziemy chcieli dodać logo, więc wyłączymy sobie również te wystąpienia w części dolnej. No i tutaj, gdzie mamy przejście z wypukłego we wklęsły kształt, musimy również wykasić kilka elementów, żeby po prostu mogły się tutaj zmieścić. Więc 5 wystąpień po jednej i po drugiej stronie zostało zablokowanych. Potwierdzam i mamy detal prawie gotowy. Zostaje ostatni element. Z biblioteki części do ponownego wykorzystania przeciągam sobie logo. To już fajna metoda, upuść. Przeciągnij i upuść. Wkleja nam się to do odpowiedniej lokalizacji jako kształt 2D, który również posłuży do wydzielenia pewnych obszarów, wydzielenia ścianek z odpowiednim kierunkiem rzutowania oczywiście. Mamy teraz gotowe ścianki do wyciągnięcia po to, żeby uzyskać na przykład logo na naszej obudowie głośnika. I teraz jeszcze tylko wyłączenie krawędzi ścianek i nasz element jest gotowy. Mamy tutaj niemal 1500 otworów w tej części. Efekt fizyczny zobaczą Państwo na końcu webinaru. Kolejnym krokiem będzie teksturowanie 3D. I teksturowanie 3D chciałbym paradoksalnie rozpocząć od
wycinania, nie od teksturowania, ale od wycinania, do którego wykorzystamy właśnie teksturę. Mamy tutaj swobodną ściankę, którą sobie rozciągamy, rozwijamy, rozpłaszczamy i za pomocą polecenia Punch Through wybieramy teksturę, którą chcielibyśmy wykorzystać do tego, żeby wyciąć w niej kształt. Mamy tutaj do dyspozycji pozytyw albo negatyw. W każdej grafice będziemy mieli taką dyspozycję. Możemy wybrać, którym kształtem chcemy wycinać i efekt widzą Państwo na ekranie. Taki element powierzchniowy, który jest, można powiedzieć, tak swobodnie powycinany kształtem, grafiką, zwykłą grafiką, możemy sobie oczywiście ubryłowić, nadać mu jakąś grubość, wstawiać do złożenia jako element, czy poddawać też dalszym obróbkom. Przykładem już takim bliższym gałęzi automotive, w branży automotive jest kierownica. Tutaj w przypadku kierownicy już stworzymy faktyczną teksturę. W pierwszej kolejności wybieram ścianki kierownicy, na których to będą te elementy z tekstury nałożone i po prawej stronie widzimy już formę rozwiniętą tych ścianek. Poleceniem tekstura 3D wybieramy sobie odpowiednią teksturę, już widać po prawej stronie. Możemy dopasować sobie do danego kształtu za pomocą skali, przesunięcia, czyli mamy translację, rotację, różnego rodzaju przekształcenia tej geometrii. To może być grafika wektorowa. Dobrze, żeby ona była bezszwowa, dlatego że możemy wówczas ją powielać w szyku w kierunku X i Y, po to, żeby w pełni objąć wszystkie ścianki. No i po odpowiednich obliczeniach efekt wizualny jest widoczny po lewej stronie. A teraz już jest wyśrodkowana. Czyli ta tekstura została w pełni nałożona na nasz element. Jest to element symetryczny, więc w zasadzie tylko w tej jednej połówce kierownicy wystarczy zrobić taką teksturę. Tutaj z kolei mamy już fotel kierowcy, a w zasadzie rzecz idzie o jego zagłówek. Ściągniemy sobie ścianę z tego zagłówka, wybierzemy sobie jedną z nich i nałożymy na nią teksturę z medalionu wiedźmińskiego, po to, żeby również odwzorować jej kształt. Tak naprawdę grafika tutaj nie gra większej roli. Wybieramy również pozytyw lub negatyw oraz maksymalny offset, który ma wystąpić na tym zagłówku. I efekt widzą Państwo na ekranie. Jest to fizyczne wytłoczenie w tym elemencie z widoczną teksturą skóry, czyli też tutaj poszycie możemy odwzorować. I element, który jest przedmiotem dzisiejszego webinaru, element drugi, czyli listwa, panel boczny do drzwi. Tutaj będziemy sobie nakładali teksturę plastra miodu. Również ten element, mimo że jest przestrzennie zorientowany, swobodny, zostaje rozwinięty. W Enixie możemy sobie dopasować odpowiednią lokalizację, kształt tekstury. Tu jest kolejny przykład właśnie plaster miodu. Troszeczkę go sobie jeszcze zmniejszymy i powielimy tak, żeby w całości objął nasz element. Ten element jest dosyć duży. On ma w największym wymiarze praktycznie 30 cm. Wybieramy sobie offset na wysokość 2,5 mm. Kilka ustawień. Mamy też do dyspozycji naturalną i graficzną formę takiej tekstury. W tym momencie wybierzemy graficzną. Tu jest jeszcze informacja o dosyć długim przeliczaniu. Oczywiście, żeby oszczędzić Państwu czasu, to stało się błyskawicznie. Ale tutaj to, co możemy zaobserwować, to duża niedokładność, można powiedzieć, geometrii, którą widzimy. Wynika to z tego, że tekstury, z którymi się spotykamy, one mogą być rozpikselowane, mogą być niedokładne. W takim przypadku możemy sobie z tym poradzić. W pierwszej kolejności warto jest sprawdzić, z jaką ilością facetek mamy do czynienia. W tym przypadku ten element ma całkiem dużo tych facetek, bo ponad 2 miliony w całym elemencie. Za pomocą polecenia Decimate Facet Body możemy sobie zmniejszyć ilość takich facetek bez wpływu na kształt geometrii, oczywiście do pewnego etapu. Ja teraz zmniejszę do 80% ilość takich facetek i po przeliczeniu
Możemy zweryfikować, ile tych facetek pozostało. Widzimy, że kształt jest niezmieniony i facetek jest już faktycznie o 20% mniej. Moglibyśmy oczywiście sobie schodzić z tą wartością dalej. W dalszej kolejności, ponieważ ten element nie jest wciąż wizualnie odpowiedni, moglibyśmy sobie wygładzić taki element facetkowy. Zrobimy to za pomocą polecenia wygładź obiekt facetkowy z odpowiednią ilością iteracji. Tutaj wprowadzam dwie iteracje oraz współczynnik wygładzenia 9. Po odpowiednich obliczeniach uzyskujemy kształt, który jest już o wiele bardziej wygładzony. Oczywiście moglibyśmy go bardziej dopasować. To jest tylko przykład. I również tutaj efekt fizyczny zobaczą Państwo na końcu webinaru. A ja chciałbym oddać ponownie głos Michałowi, który opisze cały proces druku. Dziękuję, Kuba. No więc tak, skoro mamy już model, zobaczymy, jak będzie wyglądał w rzeczywistości. Pomoże nam w tym proszkowa technologia druku 3D firmy HP MultiJet Fusion. Umożliwia ona szybkie tworzenie takiego elementu, modelu takiego elementu z poliamidu 12, plastiku popularnie znanego jako nylon. Technologia MultiJet Fusion jest poniekąd podobna do działania najzwyklejszej domowej drukarki atramentowej. Różnica polega na tym, że zadrukowywane są nie kartki papieru, ale kolejne warstwy proszku. Tam, gdzie naniesiony zostaje, można powiedzieć, atrament, proszek zostaje utwardzony. No i tak, selektywnie utwardzając wybrane miejsca, na kolejnych warstwach drukujemy cały obiekt w trzech wymiarach. Zaprezentuję Państwu cały proces technologiczny druku z użyciem krótkiego filmu wideo. Pokazuję głównie inne części niż te, które przed chwilą zamodelował dla nas Kuba, ale i one pojawią się na końcu filmu, tak więc zapraszam. Podczas przygotowania druku używamy programu NX Additive Manufacturing. Zaczynamy od wczytania modeli. Akceptowane są wszystkie popularne formaty, np. PRT, STP, STL. Podczas wczytywania modeli możemy wybrać ich ilość oraz kąt ułożenia, który jest istotnym parametrem w technologii druku. Następnie rozmieszczamy elementy w komorze w sposób zautomatyzowany. Ustawiamy parametry procesu i wysyłamy model do drukarki. Zostają one przetworzone na serię poziomych warstw, które używane są w procesie druku. Teraz widzą Państwo na ekranie stację przetwarzania i jednostkę drukującą. Otwieramy wlot jednostki drukującej, podłączamy dyszę do ładowania materiału i napełniamy jednostkę drukującą proszkiem poliamidowym. Jest to pierwszy etap w technologii druku proszkowego. Następnie usuwamy jednostkę drukującą ze stacji przetwarzania i przewozimy ją do drukarki. Na jej dysku czekają już na nas nasze modele. Zostały one, można powiedzieć, pocięte na kolejne warstwy po ułożeniu ich w NX-ie. Zamykamy drzwi drukarki i przechodzimy dalej. Nasz model tworzony jest warstwa po warstwie. Najpierw rolka odprowadza cienką warstwę białego proszku, to jest ruch w osi pionowej na filmie. Następnie głowice drukujące nanoszą, można powiedzieć, specjalny atrament i to jest ruch poziomy na filmie. Tam, gdzie został naniesiony atrament, proszek jest utwardzony. I tak warstwa po warstwie powstaje nasz model. Po skończonym wydruku wyciągamy jednostkę drukującą z drukarki i zabieramy ją z powrotem do stacji przetwarzania. Teraz komora wydruku musi przystygnąć, zanim będzie ją można rozpakować. Zajmie to od kilku do kilkudziesięciu godzin. Większość proszku nie została namoczona atramentem, bo widać, że jest on biały, tak więc nadaje się do ponownego użycia. Odsysamy go specjalnym odkurzaczem. Podczas odkurzania nieużytego proszku natrafiamy na nasze modele. Usuwamy z nich proszek, który przylega luźno i odkładamy je na bok do dokładnego czyszczenia. No i tak, cała komora rozpakowana. Teraz doczyszczamy nasze wydruki szczotką lub pędzlem. Staramy się usunąć jak najwięcej proszku przylegającego do powierzchni wydrukowanych elementów. Ale nie musimy spędzać na tym dużo czasu, bo ostateczny etap czyszczenia i tak ma miejsce w piaskarce. Tam właśnie przenosimy nasze wydruki i usuwamy cały proszek, który jeszcze przylega do ich powierzchni. Małe elementy najpierw czyścimy w bębnie piaskarki w trybie automatycznym. Zamykamy i startujemy.
I teraz te tumany kurzu, które widzą Państwo piaskarcy, no to właśnie proszek usunięty z wydruków. Następnie wszystkie elementy piaskujemy już ręcznie, co pozwala im uzyskać najwyższą jakość powierzchni. W przypadku prostych elementów może to nie być konieczne. No i teraz mój kolega na ekranie pokaże Państwu właśnie proces ręcznego piaskowania. Pozostaje nam jeszcze posprzątać stację przetwarzania. Używamy w tym celu standardowego odkurzacza przemysłowego. Proszek, który usunęliśmy z wydruków za pomocą szczotki, nie nadaje się do ponownego użycia. Jednak po każdym procesie średnio ponad 80% użytego w nim proszku może być ponownie przetworzone. Pozwala to obniżyć koszty druku dzięki niższemu zużyciu materiału. Choć na filmie widać, jak wszystko jest pokryte pyłem, w rzeczywistości proces sprzątania jest dość czysty. A to dzięki temu, że stacja procesu wyposażona jest w specjalny system odciągu, który uniemożliwia wydostawanie się pyłu na zewnątrz podczas sprzątania. Sprzątanie skończone i wydruk też skończony. Tak prezentują się nasze elementy po zakończeniu wszystkich kroków technologicznych. Jak Państwo widzą, mają one kolor jasno-szary. Możemy go zmienić podczas dalszej obróbki, na przykład poprzez barwienie na czarno. Pozwolono na osiągnięcie jednolitej czarnej barwy na całej powierzchni. Tutaj widzą Państwo przykłady różnych wydruków. Można porównać wygląd elementów barwionych i niebarwionych. Warto zwrócić uwagę na poziom odwzorowania detali, na przykład w koszyczku na szklankę. No i czas przejść wreszcie do elementów, które zamodelował dla nas Kuba. Tak prezentują się one po wydruku. Widać, że struktura plastra miodu została odwzorowana bardzo wyraźnie. No i podobnie, jeśli chodzi o otwory w osłonie głośnika. Oba elementy są dość duże, bo panel boczny ma około 30 cm. Technologia HP Multijet Fusion pozwala jednak na drukowanie jeszcze większych elementów. W branży automotive naszą technologię często stosuje się do wydruków prototypowych, jednak można nią również wytwarzać finalne elementy użytkowe. A to dlatego, że wydruki mają dobre właściwości mechaniczne. O szczegółach powiem jeszcze za chwilę. A na razie chciałbym pokazać jeszcze jedno ujęcie z filmu, na którym widzą Państwo różne wydruki. Proszę zwrócić uwagę na modele z elementami ruchomymi, wydrukowanymi od razu w złożeniu. Na przykład na nakrętkę wydrukowaną od razu na gwincie. Tutaj klamerkę do plecaka, również wydrukowaną w złożeniu. No i bryloczek z logo HP, który ma w sobie wiele ruchomych elementów, na przykład uszko, tutaj ruchome elementy wewnątrz bryloczka. No to są świetne przykłady możliwości druku w tej właśnie technologii. Pozwolę sobie teraz podsumować krótko parametry techniczne, przedstawić krótko parametry techniczne procesu, który pokazałem na filmie. Pojemność komory. Pojemność komory to 38 na 28 na 38 cm. No i elementów wejdzie tyle, jaki mają on rozmiar, to znaczy większych elementów wejdzie więcej, mniejszych odwrotnie. Mniejszych elementów wejdzie więcej, większych elementów wejdzie mniej. Czas trwania takiej produkcji zależy. Zależy od wysokości wypełnienia komory. Pełna komora na wysokość 38 cm drukuje się 16 godzin. No natomiast jeżeli zależy nam na czasie i wydrukujemy bardzo cienki element na samym dnie komory, to może być to kilka godzin, dwie godziny powiedzmy. Potem, tak jak wspominałem, wydruk musi wystygnąć. Czas potrzebny na wydruk szacuje się jako trzykrotność czasu, czas potrzebny na stygnięcie szacowany jest jako trzykrotność czasu wydruku. W przypadku pełnej komory to jest około 48 godzin. W przypadku komory, która drukowała się 2 godziny, będzie to około 6 godzin. Możemy również użyć trybu fast cooling, który przyspiesza proces chłodzenia poprzez dodanie odciągu, który pozwala na wyciągnięcie ciepłego powietrza z komory i przyspiesza proces stygnięcia, jeżeli zależy nam na czasie. Z koniecznych procesów, tak jak pokazywałem na filmie, jest jeszcze piaskowanie. W zależności od tego, jakie to są elementy, jeżeli jest ich mało, może zająć to tylko kilkanaście minut, ale jeżeli jest dużo elementów skomplikowanych, może to zająć kilka godzin. Cały proces trwa od 1 do 3 dni.
Jeżeli jest mały element, zależy nam na czasie, drukujemy komorę do niewielkiej wysokości, jesteśmy w stanie wszystkie te kroki zakończyć do końca dnia roboczego. Natomiast jeżeli komora jest pełna i musimy też poświęcić dużo czasu na piaskowanie, proces cały zajmie 3 dni. Postprocessing opcjonalny, nie jest to konieczne, ale wspominałem o barwieniu, widzieli to Państwo na filmie. Na filmie można również malować te obiekty, dosyć dobrze się poddają. Można również kleić. W przypadku, gdy nie wejdą na przykład do komory, są zbyt duże lub z jakichś innych powodów chcemy je wydrukować w kawałkach, można je, tak jak widzą Państwo na zdjęciu po prawej stronie, pociąć, robiliśmy to w programie NX właśnie CAD i potem posklejać. No i to zależy. No, czas trwania może być bardzo szybko. Jeżeli to jest tylko barwienie, to jest szybki proces. Może zająć kilkadziesiąt godzin, jeżeli to jest dużo skomplikowanych elementów. Co jeszcze warto wspomnieć? Drukarka ma możliwość pracy w trybie ciągłym. Widzieli Państwo ten wózeczek na filmie, którym komorę przewozi się między drukarką a stacją przetwarzania. Tak naprawdę tych wózeczków może być kilka i po skończeniu wydruku w jednym wózeczku można go wyjąć do studzenia, wprowadzić kolejny i drukarka może pracować ciągle. W związku z tym takich komór w tygodniu można puścić kilka. Jak Państwo widzą, jedno drukuje się 16 godzin, oczywiście zależnie od trybu pracy w danej firmie, ale można tych komór puszczać dosyć dużo. Można powiedzieć, że no jedną dziennie, prawda? Co jeszcze? Materiały, z których można drukować, to są głównie różne rodzaje nylonów, poliamidów. Najbardziej popularny PA12, może być to również PA12 ze szklanymi kulkami, PA11 o trochę innych właściwościach mechanicznych. Poza poliamidami dostępny jest również termoplastyczny poliuretan i polipropylen. Rozdzielczość, jakość wydruku, dokładność szczegółów, to jest dużo różnych parametrów podają producenci i ta jakość zależy właśnie od wielu czynników. Takim parametrem, który najlepiej to opisuje, wydaje mi się, jest najmniejszy rozmiar najmniejszego możliwego detalu, który jesteśmy w stanie odwzorować na wydruku i to jest 0,25 mm. Co jeszcze istotne, wydruki nie wymagają podpór. Jak Państwo widzą, one widzieli na filmie, one drukują się, są jakby zanurzone w proszku i ten proszek podtrzymuje je w komorze tak, żeby jeden nie spadł na drugi. Jeżeli ktoś z Państwa jest obeznany z technologią FDM albo SLA, wiedzą Państwo, że w tamtych technologiach podpory są konieczne i jest to dosyć żmudny proces usuwania tych podpór, co również wydłuża czas produkcji, utrudnia dosyć znacznie produkcję masową. W przypadku druku proszkowego tych podpór nie ma i dlatego można go stosować spokojnie w skali przemysłowej. No i zastosowanie, jak już wspomniałem, prototypy oczywiście, jak w przypadku każdego druku 3D, ale ten druk proszkowy HPMAT czy Fusion nadaje się również do produkcji krótkich, a nawet średnich serii. Oczywiście zależy, jak to zdefiniujemy, ale jeżeli elementów wejdzie do jednej komory od 1000 albo 2000, bo jeżeli to są małe elementy, to takie wartości możemy osiągnąć. No i tych komór wydrukujemy kilka w tygodniu, to mogą Państwo łatwo policzyć, jakie serie produkcyjne można wytwarzać na tej drukarce. No i wreszcie, jak ten druk ma się do łańcucha dostaw? Jakie jest jego miejsce, jakie są jego zalety? No oczywiście szybkie prototypowanie. To już o tym wspominałem, nawet w jeden dzień. To powiedzmy nie jest jeszcze sam łańcuch dostaw, ale jest to początek łańcucha dostaw. To znaczy ułatwia to znacznie wytworzenie tego produktu docelowego. Nawet jeżeli nie chcemy go ostatecznie drukować w tej technologii, bo byłoby to z jakichś względów nieopłacalne, to wytworzenie, prototypowanie z użyciem tej technologii no jest znacznie przyspieszone. Jakość wydruku i właściwości mechaniczne mogą być zbliżone do produktu finalnego. Rzadko jest tak, że produkty finalne z plastiku pracują jakby do końca swoich możliwości, do końca swojego zakresu wytrzymałości. Bo tutaj te właściwości mechaniczne nie są aż tak dobre, jak na przykład w przypadku technologii wtryskowej. Natomiast jeżeli jest to obiekt typowo estetyczny,
to w zasadzie nie ma to aż takiego znaczenia. W związku z tym wtedy można powiedzieć, że te właściwości mechaniczne i jakość będą bardzo zbliżone, porównywalne z technologią wtrysku. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to ja mogę dodać szczegóły tutaj, na przykład moduł Younga, jakie są właściwości wytrzymałości i tak dalej. Także to proszę napisać w pytaniach, to ja mogę do tego jeszcze przejść w dalszej części, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą Państwo zainteresowani. Kolejna zaleta. Opłacalność kosztowa produkcji małych, a może nawet średnich serii. Jeżeli porównamy to z technologią wtrysku, bo to jest taka technologia odniesienia, no to widzimy, że czas potrzebny na opracowanie formy wtryskowej, koszty opracowania formy wtryskowej, czas testowania, dostawy ostatecznych elementów, jeżeli to jest produkowane na przykład gdzieś w Azji, może być bardzo długi. Natomiast w przypadku druku 3D w zasadzie potrzebujemy tylko model i od razu możemy przejść do wydruku. W związku z tym, jeżeli chcemy wydrukować do kilkuset, oczywiście zależy od elementu, kilkaset elementów, no to oczywiście odpada cały ten czas, cały ten koszt związany z formą wtryskową. W związku z tym zdecydowanie w tym przypadku druk 3D w tej technologii może być opłacalny również do produkcji elementów finalnych, nie tylko prototypów. Tak jak wspomniałem, niskie koszty początkowe, nie ma konieczności wytwarzania formy wtryskowej, w zasadzie wystarczy model 3D i startując od tego modelu, mając taki model, wkładamy go do drukarki, jak widzieli Państwo na całym procesie technologicznym opisanym na filmie i startujemy cały proces. W związku z tym niczego więcej tak naprawdę nie potrzebujemy. Znaczne skrócenie długości łańcucha dostaw umożliwia to znaczne takie skrócenie. No, świetnym przykładem było to, co działo się przy okazji pierwszej fali pandemii. Jak okazało się, że nagle brakuje respiratorów, części respiratorów albo przyłbic ochronnych, to najbardziej. Było widać, że części były produkowane w Chinach, one nie dojadą, łańcuchy dostaw zostały przerwane z powodu pandemii, kraje sobie wzajemnie podkupowały jakieś tam części i była o to wojna. Natomiast bardzo mocno wtedy dało się zauważyć taki trend, że kto miał drukarkę 3D, ten był w stanie pomóc w produkcji takich elementów. W sposób bardziej albo mniej dokładny różne technologie druku się do tego przyłożyły, natomiast widać było, że można było to wyprodukować na miejscu w Europie, natychmiast w zasadzie, więc ten łańcuch dostaw, który został przerwany, dało się odtworzyć w pewnym sensie szybko, w sposób dosyć bezproblemowy. Oczywiście nie jest to tak jak w technologii wtrysku, nie była to taka jakość, ale w przypadku chociażby przyłbic była to jakość zupełnie wystarczająca. Można powiedzieć, że jest to taki szczególny przypadek, ale takich szczególnych przypadków można wyróżnić wiele. Oczywiście nie można powiedzieć, że technologia druku 3D proszkowego jest w stanie zupełnie wyprzeć wtrysk na tym etapie, natomiast spokojnie widać, w jak wielu momentach ona okazuje się przydatna i w jak wielu elementach cyklu rozwoju produktu ona wchodzi. No i ta elastyczność, o której wspominamy. Znaczy możemy, nie ma konieczności w przypadku wtrysku ustawić tą formę wtryskową, wtryskuje się długie serie elementów, potem trzeba to zmienić. No w przypadku prototypów, no to wiadomo, że jest bardzo uciążliwe. My do takiej komory, jak Państwo widzieli na filmie, jesteśmy w stanie włożyć kilka bardzo różnych modeli. Te modele, które zaprojektował Kuba, też były wydrukowane w jednej komorze, w związku z tym może być jeden taki model, drugi inny. No i inne rzeczy to, tak jak już wspominałem, wystarczy sam plik i możemy startować, możemy zmieniać też materiały. Także ta elastyczność tego rozwiązania jest dosyć duża. I to wszystko, o czym chciałem wspomnieć. Jeżeli będą Państwo zainteresowani szczegółami technicznymi, bardziej podał jakieś wartości numeryczne, wytrzymałości, albo, bo też o to Państwo czasem pytają, porównanie z technologią SLS, to jest konkurencyjna technologia w stosunku do tej technologii, konkurencyjna technologia proszkowa, Selective Laser Sintering, zgrzewania laserowego proszku, to też mogę o tym wspomnieć, wtedy bardzo proszę napisać o tym w pytaniach, to rozwinę ten temat. No i tyle z mojej strony, dziękuję. Dzięki, Michał. Czy są jakieś pytania?
pojawiło się pytanie, jaka jest różnica z SLS? Jasne. To przygotowałem taki slajd, spodziewałem się tego pytania, bo pada on dosyć często. Obie technologie są technologiami proszkowymi. Widzieli Państwo na filmie, jak wygląda technologia druku proszkowego w tej technologii MJF. W przypadku SLS bardzo wiele kroków jest takich samych. Różnica polega na tym, że nie ma tam tego tonera, który jest nanoszony na proszek i jest on zgrzewany selektywnie, tylko selektywne utwardzanie materiału w każdej warstwie następuje poprzez spiekanie laserem tego proszku. Reszta jest podobna, to znaczy to technologia proszkowa, czyli też nie wymaga podpór, więc inne parametry są dosyć podobne. Jak się popatrzy na parametry tak średnio, no to widać, że technologia MJF ma lekko lepsze te parametry. Znaczy dokładność wymiarowa jest podobna, ale w przypadku, czyli to jest do 0,3%, plus minus 0,3%, ale w przypadku technologii MJF to może być największej, to znaczy najwyższa dokładność, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć, to jest 0,2 mm, w technologii SLS 0,3. To jest związane z tym, że w technologii SLS ogranicza nas plamka laseru. Czy tam zgrzewane to jest laserem, no i rozmiar plamki lasera ogranicza tą rozdzielczość, natomiast w przypadku MJF to jest bardzo dokładna taka dysza dystrybuująca tusz, tak jak właśnie w drukarkach atramentowych, i ona ma rozdzielczość 1200 dpi. Więc w sumie jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze rezultaty. Rozmiar komory wydruku. W przypadku MJF, tak jak wspominałem, w przypadku SLS jest to zwykle dosyć podobny wymiar, to znaczy 30 cm taki sześcian, ale są też większe. Są też większe, także tutaj może być to jakaś zaleta SLS, jeżeli ktoś chce drukować koniecznie jeden element i koniecznie bez sklejenia, chociaż czym większe elementy, tym trudniej się drukuje, bo są trudności związane z dystrybucją ciepła, wyginaniem się elementów, więc nie jest to aż takie proste w przypadku dużych elementów. Grubość warstwy 0,08 mm, 80 mikrometrów, w przypadku MJF typowo, w przypadku SLS troszeczkę więcej. Minimalna grubość ścianki w obu technologiach zalecana jest 1 mm, MJF jest w stanie zejść troszkę niżej. Minimalny rozmiar detalu, też MJF ma troszkę lepsze te parametry tutaj, jak Państwo widzą, 0,25 mm, w SLS-ie 0,3. Większe różnice widać trochę w parametrach mechanicznych, to znaczy wytrzymałość na rozciąganie jest podobna, w osi Z jest ona lekko lepsza w przypadku MJF. Moduł Younga podobny, bo to w obu przypadkach jest wartość dla najpopularniejszego materiału, czyli poliamid 12. Wyraźną różnicę widać w przypadku wydłużenia przy zerwaniu, to znaczy szczególnie w osi Z w technologii MJF jest ono znacznie wyższe niż w technologii SLS, to jest 15 versus 4%. Co jeszcze istotne w jakichś szczegółowych zastosowaniach? Przepuszczalność wody. W MJF jest ona dosyć niska, poliamid dosyć dobrze chłonie wodę jako taki, natomiast w procesie druku jest on uszczelniany tym specjalnym tuszem drukującym, dlatego nie przepuszcza on wody tak mocno jak SLS, który polega na zgrzewaniu proszku, a nie przetapianiu go, więc jak się tylko zgrzeje ze sobą, to on nie tworzy jednej całości obiektu takiego litego, tylko są w nim pory, przez które ta woda jest w stanie przeciekać. Koszty i czas dostawy elementów w przypadku MJF też są lepsze, to znaczy to jest ze strony internetowej 3D Hubs wzięta informacja, oni robili takie testy, sprawdzali u wielu dostawców, ile zajmuje czas dostawy, jakie są koszty, i wyszło, że średnio czas dostawy jest krótszy w przypadku MJF. Wynika to z tego, że więcej proszku można odzyskać. Znaczy, jak wspominałem, w przypadku MJF można uzyskać 80% proszku przy procesie, nawet ponad. W przypadku SLS to jest około 50% proszku. Dlatego też producenci są bardziej skłonni puszczać niepełne komory, bo jest to mniejsza strata materiału, mniejszy koszt, dlatego jesteśmy w stanie szybciej, jeżeli chcemy
wyprodukować jakiś element pojedynczy, taki prototyp, taki właśnie jak modelowaliśmy w trakcie webinara, to nie trzeba, producent nie musi czekać na wypełnienie komory, może wydrukować sam ten element, bardziej jest to opłacany kosztowo, w związku z tym średnio czas wychodzi na to, że średnio czas jest krótszy o 3 dni, aż o 3 dni. Ale to oczywiście zależy od konkretnych zastosowań, czy są to długie serie, można się indywidualnie dogadywać. To też jest dosyć zindywidualizowany proces. No i koszt jest średnio tańszy, niższy o 15-30%, szczególnie w przypadku małych, pojedynczych elementów, ta różnica jest większa, to znaczy 30% różnicy w przypadku, w porównaniu do SLS, jest to właśnie przy pojedynczych seriach, przepraszam, przy pojedynczych sztukach. Jeżeli drukujemy dziesiątki, setki sztuk, to ta różnica w cenie nie jest już aż tak wysoka, chociaż ciągle jest to 15%. Trochę więcej materiałów dostępnych jest w technologii SLS, jeżeli komuś na tym zależy. Najczęściej wszyscy drukują w obu technologiach składem 1.12, ale jeżeli to byłby jakiś czynnik blokujący, no to powiedzmy, że przemawia to na korzyść technologii SLS. Także takie porównanie, pewnie można by o tym mówić więcej, ale myślę, że to wystarczy takiej podstawowej informacji. Michał, pytanie do Ciebie. Czy fast cooling wpływa na jakość lub wytrzymałość w druku? Trochę wpływa. Najlepiej jest nie stosować fast coolingu. Wpływa w takim sensie, że trochę wprowadza tam więcej gradientów temperaturowych. Znaczy najlepiej, żeby komora stygła sobie w sposób naturalny. Ten gradient temperaturowy i tak tam występuje, ponieważ przy ściance naturalnej jest zimniej, w środku to ciepło zakumulowane jest większe, oprowadza się przez ścianki, w związku z tym w środku jest cieplej. Teraz jak wyciągamy fast coolingiem, to trochę powiększamy te gradienty temperaturowe, w związku z tym jeżeli zależy nam na właściwościach mechanicznych, to raczej nie należy go używać. Nie są to bardzo duże różnice. Bardziej może być widoczna różnica w przypadku wyginania się elementów. To znaczy, jeżeli zależy nam na wydruku dużych, płaskich elementów, to najlepiej nie stosować wtedy fast coolingu. Pokazywałem Państwu ten element klejony, on był dlatego pocięty i wydrukowany w kilku częściach, że wszedłby do komory w jednym kawałku, natomiast istniało ryzyko wygięcia, dlatego łatwiej nam było wydrukować go w kilku elementach i skleić. No i oczywiście przy nim nie używaliśmy fast coolingu, żeby zminimalizować to ryzyko. Także to jest największe ryzyko związane z fast coolingiem, jeśli chodzi właśnie o wygięcie, natomiast parametry mechaniczne nie aż tak bardzo, ale to musielibyśmy przyjrzeć się dokładnie konkretnemu modelowi, jeżeli byłaby taka konieczność. Pan Szymon, dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Pokażę może w międzyczasie nasze wydruki jeszcze do kamery. Zobaczę, tak wygląda osłona głośnika. Widać elementy tutaj prześwitujące. Tutaj panel zboczny i struktura plastra miodu. Widać? Widać. Myślę, że widać. Szanowni Państwo, w takim razie serdecznie dziękujemy za udział, za obecność, za czas poświęcony nam. Na ekranie widzą Państwo kontakt do nas dwóch. Ja dziękuję Michałowi za przybycie, za zaangażowanie, za udział. Dziękuję Państwu. I zapraszamy do współpracy. Dziękujemy. Dziękujemy.